Witam serdecznie w ten piękny, cudowny, rewelacyjny dzień. Cudowny, oczywiście, że cudowny. Co prawda mamy chmurki, mamy deszcz, mamy rewelacyjnie bawiącego się kota na podwórku, mamy wspaniałego kruka gdzieś tu na polach, które przez lornetkę z rana oglądałem. Więc wiele, wiele cudownych rzeczy się wydarza. Powiem więcej. Te chmury i deszcz mają to do siebie, że jak ktoś ma świadomość, to odkrywa, że na pewnej wysokości nie ma już żadnych chmur. Jeśli wystarczająco wzniesiemy się wysoko w życiu, to się okaże, że już żadnych chmury nam nigdy nie będą przeszkadzać, jedynie przynosić im radość. Wiecie co, kiedy Einstein, nie Einstein, przepraszam, już nie pamiętam, który to z tych, Edison bodajże, tak, Edison. Kiedy Edisonowi spaliła się fabryka i w laboratorium wszystko to, co dotychczas było robione, to przede wszystkim zrobił jedną zasadniczą rzecz. Nie załamał się, tylko stwierdził, no okej, no skoro się pali, więc wszystkie, jak powiedział do pracowników, wszystkie błędy zostały nasze spalone. Prosił dziecko, żeby również zawołało małżonkę, żeby małżonka również spojrzała, jak cudowny ogień z tego wszystkiego jest. A potem podjął dalsze działania, wyzwania. No, co to ma wspólnego z byciem zdrowym? No, kolosalne powiązania. Czy warto i opłaci się być zdrowym? Słuchajcie, dla przypomnienia, 2 marca mamy dzisiaj, ja nazywam się Szymon Spolankiewicz, a ta piękna, cudowna kobieta to jest moja małżonka Elżbieta. Pytanie, czy warto i opłaci się być zdrowym? Na pierwsze takie jakby, pierwsza właściwa odpowiedź brzmi, przecież oczywiście, że warto i opłaci się być zdrowym. I tu będę cię musiał chyba dzisiaj sprostować. Powiem więcej, nawet nie chyba, to tak nie do końca jest jasne i oczywiste. No oczywiście tradycyjnie definicja sztuki sprzedaży obserwacyjnej, czy też inaczej nazwanej sztuki sprzedaży intuicyjnej, jesteś super sprzedawcą, prawda? I to absolutnie jest adekwatne do dzisiejszego tematu, czy warto i opłaci się być zdrowym. Skoro jesteś super sprzedawcą, czyli kupujesz to, co sobie sam sprzedajesz, czyli te wszystkie emocje, myśli, zachowania, nawyki, to gdyby było oczywistym, że warto i opłaci się być zdrowym, to ludzie nie sprzedawaliby sobie tych bzdetów, kretynizmu, tych chorób, nie sprzedawaliby sobie niewłaściwych słów, niewłaściwych myśli, no i nie sprzedawaliby, powiedzmy, obgadywań drugiego człowieka i tak dalej. Przecież my to wszystko kupujemy, mało tego, pamiętasz, że jesteś tym, co mówisz, a słowa są efektem myśli, myśli są również efektem emocji i tak dalej, więc czy warto się opłaci być zdrowym? W zasadzie tak, ale ludzie zachowują się tak, jakby nie. Z czego to wynika? No, parę przykładów. A te dwa niebieskie smerfy, to my z Elunią jesteśmy akurat, już nie pamiętam, to jest chyba Chalkidiki, chyba tak, bodajże, Grecja. Słuchajcie, jak to wygląda? Otóż, gdyby opłaciło się i było warto być zdrowym, to większość ludzi byliby zdrowi, a nie są, prawda? Firmy farmaceutyczne i cały przemysł dealerski służący do sprzedaży, do jakby dystrybucji tego, co firmy farmaceutyczne, ten świat farmacji produkuje, no jakby to jest tak skonstruowany, inaczej troszkę jak w Chinach na przykład, bo z tego co wiem, nie wiem czy w każdym segmencie, w każdym rejonie Chin, ale wiem, że tam bardzo często płaci się lekarzowi dopiero wtedy, kiedy on dokona tego dzieła fantastycznego, kiedy uzdrowi, wyleczy, prawda? I to jest logiczne, że lekarz ma mieć za wyniki płacone, a nie za dystrybucję, powiedzmy, za podtrzymywanie aptek i tak dalej. Ja tego, broń Boże, nie oceniam, bo wiem, że jest wielu wspaniałych lekarzy, absolutnie cudownych pielęgniarek, mają kolosalne znaczenie w naszym życiu, niejednokrotnie mi również pomagali, więc to jest jakby oczywistą rzeczą, no, ale ta farmacja swoje tam robi, prawda? I teraz zwróćcie uwagę, taka świadomość czy podświadomość zbiorowa, która została wytrenowana w ostatnich latach, mówi o czymś takim, że pytanie, z czego żyje w cywilizacji zachodniej lekarz? No nie żyje ze zdrowych, w odróżnieniu od tego przykładu, który podałem z Chin, żyje z chorych. Cała farmacja nie żyje z ludzi zdrowych, tylko w podtrzymywaniu choroby u tych ludzi, czyli w ludzi niezdrowych. Z kolei, jeśli spojrzymy sobie, no z czego żyje grabarz? No grabarz nie żyje z tego, że ludzie są zdrowi, są szczęśliwi i tak dalej. Grabarz żyje z tego, że ktoś w którymś momencie odchodzi z tego świata. Przecież wiemy doskonale, jak mówi profesor Tombak,
że właśnie nasza genetyka, nasze fizjest na dzisiaj, nawet jeszcze tak, mimo że staramy się przez ileś tam setek lat i tysięcy lat zniszczyć to, co główny inżynier skonstruował, no to i tak się jakby oczywistym jest i czytelnym, że spokojnie w granicach 140-150 lat możemy żyć, a nie żyjemy. Średnia 70-80 lat to jest całkiem dobre w Wini wynika. Są rejony na świecie, w którym ta średnia jest dużo, dużo niższa, prawda? No więc pytanie, czy warto i opłaci się być zdrowym? Dla bardzo wielu włodarzy tego świata społeczeństwa zdrowe są po prostu nieopłacalne. Społeczeństwo zdrowe jest niesterowalne, w związku z tym trzeba wychować ludzi w lęku, a lęk to są choroby, prawda? I efekt jest tego taki, że żyją ludzie w tym takim no, schemacie, tym trójkącie życia, czyli praca, jeśli ktoś ma oczywiście praca, dom, zakupy, po drodze pasje, bo w którymś momencie to, co się dzieje dziwnego, to ludzie zapominają, że pasją może być na przykład obserwacja tego kota, czy tego kruka dzisiejszego, czy podziwianie tego wiatru, czy deszczu, bo to może być pasją. Pasją mogą być podróże, prawda? Pasją może być gra w piłkę, pasją może być spacer. Myśmy dzisiaj byli na 15-minutowym spacerze również rano. To jest oczywistą rzeczą, że warto się przespacerować, pięknie zacząć i dzień, i tydzień. I to może być pasją. Pasją może być partnerstwo, pasją może być małżeństwo, pasją może być miłość, jeśli te dwie rzeczy idą w parze. Słuchajcie, to coś rewelacyjnego. Ale jeśli dobrze się przyjrzymy, to kiedy wejdziesz do przychodni, a nie życzę tobie, żebyś tam wchodził dlatego, że masz taką konieczność i musisz do lekarza się zjawić, to co warto, no zajrzyj tam czasami, po prostu spójrz i no, odkryjesz dziwną rzecz, że siedzą tam stada, hordy wręcz ludzi, którzy są totalnie smutni, a jeśli już ktoś rozmawia, to wymiana zdań polega na tym, że ludzie nie mówią o zdrowiu, ale mówią o chorobach, prawda? Głównie. To jest tak jak z chorobą braku pieniędzy. Najczęściej ludzie, którzy nie mają pieniędzy na okrągło, mówią o braku pieniędzy, zamiast o posiadaniu, o wartości pieniądza, bo sam papier, powiedzmy, jest niewiele warty, jeśli nadamy mu odpowiednią energetykę mądrą i pieniądze mogą wiele, wiele dobrego uczynić, ale czasami oczywiście też nie, ale to pewnie temat na kolejny jakiś z wykładów. Więc czy warto i opłacić się być zdrowym? Tobie tak, ale jeśli masz tego świadomość. Wszystkim tym jakby instytucjom i tej świadomości zbiorowej, która została wytrenowana, nie opłaci się. No, oczywistą rzeczą, że cały przemysł, który wokół zdrowia jest wybudowany, on jest, podkreślam, po to według zdrowia, to jest w cudzysłowie zdrowie, dlatego że cały przemysł opiera się na tym, że społeczeństwa są chore. Jeśli, drodzy Państwo, włączysz pilotem ten przyrząd, tą świątynię swoją w domu, telewizor i zobaczysz reklamy, to odkryjesz taką dziwną rzecz, że powiedzmy chciałbyś zjeść obiad. Oczywistą rzeczą, że jak jadasz obiad w niedzielę, to dobrze ten ołtarz wyłączyć, nazywający się TV, ale gdyby się zdarzyło, że jednak masz włączone, to zwróć uwagę, że jak perfekcyjnie jest pomyślane, to jak reklamy są ułożone w taki sposób, abyś na przykład konsumując raptem zobaczył, że potrzebne jest ci coś na wątrobę, że potrzebne ci jest coś na wzdęcia, że jest potrzebne ci coś na rozwolnienie, że jest potrzebne ci na coś. Za chwileczkę będą, słoneczka się więcej pokaże, więc oczywiście będą sprzedawane wszystkie możliwe kity związane z filtrami, drodzy Państwo. Przecież filtry to jest zabójstwo, to jest też uciekanie od zdrowia. Te filtry przeciwsłoneczne. Przecież słońce produkuje witaminę D3, prawda, która jest nam niezbędna. Nasz organizm nie ma takiej zdolności. Albo poprzez suplementy prowadzimy dobrą, nieapteczną jakąś taką witaminę, ale słoneczko, drodzy Państwo, słoneczko. A jeśli ładujemy filtry 15, 18 czy tam 30, jakiś, nie mówię o kobietach, o wieku kobiety, tylko mówię o filtrach, no to efekt jest tego taki, że my w sposób świadomy zapominamy o tym, że warto i opłaci się być zdrowym, tylko co robimy? Ano kupujemy te bzdety, prawda? Wybaczcie mi te słowa, ale tak to wygląda. Ja nie twierdzę, że leżenie na słońcu 10 godzin dziennie jest najlepszym rozwiązaniem, ale te 15, 20, pół godziny na fajnym słoneczku, dać temu słoneczkowi szansę popracować dla nas, wyprodukować tą witaminkę D w naszym organizmie, jest oczywiste. Więc na pytanie, czy warto opłacić się być zdrowym, jest logicznym tak, więc po kiego używasz tych wszystkich kremów z filtrami, prawda? Idziesz, dziecko idzie na jezioro, prawda? I co? No smarujemy wszystkie te dzieciaczki, owszem, trochę, może i trzeba czasami, ale w którymś momencie pamiętaj, żeby dać szansę słoneczku popracować dla nas. Więc na pytanie, czy warto i opłaci się być zdrowym, oczywistą rzeczą, że tak, bo człowiek zdrowy przede wszystkim na umyśle i ciele
Nawet jak tak jak Edisonowi spaliło się to wszystko, co miał, stwierdził, okej, będę podziwiał wspaniały ogień, który z tego powstał, spaliły się wszystkie moje błędy, które tam wcześniej były popełnione i zaczynamy od nowa, startujemy, prawda? Ale to jest efekt pewnego zdrowego sposobu myślenia i pewnie to fizys w przypadku Einsteina też było trochę inaczej funkcjonującym. Stąd też pytanie, czy warto je opłacić i być co? Oczywiście, że tak. I drodzy Państwo, to jest tak, że w którymś momencie, jak podejmiesz decyzję, że chciałbyś być zdrowym, że wstajesz godzinę czy dwie godziny wcześniej, że stwierdzasz, będę spacerowała, będę biegał, będę ćwiczył, będę inaczej się odżywiał, prawda, i tak dalej, to ta zbiorowa podświadomość, którą częścią jesteśmy i nasza podświadomość, nasze kody, które mamy, one zadbają o to, żeby cię zabolała noga, żeby cię zabolała kręgosłup, głowa, cokolwiek, słuchajcie, żeby ci udowodnić, że kierunek, który obrałeś, czyli w kierunku zdrowia, tą drogę, którą obrałeś, spacery, ćwiczenia, może trochę inny sposób żywienia, może zamiast pieczywa jadać białego, no to może wreszcie jakieś takie wieloziarniste, 2 czy 3 kromeczki maksymalnie dziennie. Kiedy to wszystko zaczynasz robić, zawsze się okazuje, że organizm, ta podświadomość zbiorowa również i ta podświadomość twoja, która jest w tobie, te kody, które masz zapisane, powodują, że raptem się okazuje, że ujawnia stan twojego zdrowia ta podświadomość, mówi, hej, przestań ćwiczyć, przestań spacerować, przestań czytać fajne książki, przestań się uśmiechać, bo im bardziej się uśmiechasz, tym bardziej cię plecy bolą, prawda? Mało tego, potem się okazuje, że ilość telefonów, które odbierasz od znajomych, to znajomi zaczynają dzwonić do ciebie, bo ty podjąłeś decyzję, że chcesz być zdrowym na umyśle i ciele i raptem się okazuje, że telefony do ciebie trafiają i wszystkie nieszczęścia, które się pojawiały gdzieś tam, trafiają do ciebie, bo ty masz to kupić, ty masz, i nie dlatego, że podświadomość nasza wewnętrzna jest niedobra, tylko myśmy ją tak wytrenowali, pamiętasz, o tym mówiliśmy. Czy warto je opłacić się być zdrowym? Powiem tak, logika, emocje, wszystkie nasze walory, które mamy, mówią ewidentnie tak. Świat, co prawda, wytrenował nas na to, żebyśmy stwierdzali, że nie warto. Wiesz dlaczego też nie warto? Pamiętam świętej pamięci nasz taki edukacyjny, wspaniały człowiek Tomasz kiedyś miał różne zdolności. No i zdarzyło się, że przyjechał do niego ktoś do gabinetu na wózku inwalidzkim, on praktycznie szczelił palcami, ten ktoś wstał, 20 lat na wózku inwalidzkim, ten ktoś wstał. Lekarze nie wiedzieli, dlaczego on na wózku, ale on nie mógł chodzić, po prostu był chory. Coś tam zdefiniowane renty, jakieś różne wspomagania finansowe i tak dalej. Rodzina skacze wokół tego kogoś i raptem Tomek szczelił palcami, ten ktoś stał, wziął wózek pod pachę i wyszedł z gabinetu. I wiecie co, po miesiącu ten człowiek wrócił na wózku jeszcze bardziej chory. Dlaczego? Dlatego, że rodzina zaczęła od niego wymagać, więc dla niego bycie zdrowym się kompletnie nie opłacało. On nie był przystosowany do tego, że coś musi robić. Mało tego, zaczęło być zagrożenie tego, że renta, która była całkiem przyzwoita, w którymś momencie może być odebrana, że jakieś specjalne ekstra dodatki, które gdzieś tam z funduszów socjalnych były dodawane, mogą być zabrane, w związku z tym wręcz nacisk rodziny był taki nienawistny. Jakim prawem on tutaj jest zdrowy? W związku z tym ten człowiek w poczuciu totalnej winy stwierdził, że o wiele ciekawszą rzeczą jest być na tym wózku inwalidzkim, bo to już zna, to jest bezpieczne dla niego, niż być zdrowym. I odpowiedź na pytanie w jego przypadku, czy warto i opłaci się być zdrowym? Warto tak, ale nie opłaci się. Tam stricte finanse zadziałały między innymi na tym, że siadł z powrotem na wózek. Czy warto? Dla niego warto w którymś momencie było przez pierwsze kilka dni, ale potem, kiedy rodzina zaczęła od niego wymagać, kiedy świat zaczął wymagać, kiedy jego ego zostało jakby znowu stłamszone, jakby pokazane, hej, ty sobie radzisz, więc ty sobie sam zrób kromkę chleba, ty sam stań się obudź i tak dalej, więc to jego warto przestało mieć w tą wartość taką in plus, zaczęła być taką in minus, w związku z tym siadł z powrotem na wózek inwalidzki. Czy warto i opłaci się być zdrowym? Powiem tobie tak, absolutnie tak. Ale to ty to wiesz i ty sobie z tego zdaj sprawę i pamiętaj, że świat wokół ciebie absolutnie będzie uznawał, że dla ciebie nie warto i nie opłaci się być zdrowym, więc ty się nie daj, po prostu pamiętaj, podpowiadam tobie, i warto, i opłaci się być zdrowym i nie daj się tej zbiorowej świadomości, podświadomości, która została wytrenowana na tym, żeby wyhodować ciebie jako to zwierzątko wytrenowane w klatce, które totalnie jest na jakichś lekach, na jakiś tam, nie wiem czym, w każdym razie, kiedy szczyka tobie, a ty już się załamujesz. Szczyka cię, to znaczy, że żyjesz, jak stałeś rano, okej?
I cóż mi pozostaje powiedzieć? Tylko powiem tobie tak, że w przyszłym tygodniu zadamy pytanie i odpowiemy na nie, czy jesteś właścicielem swojego życia. Wbrew pozorom to nie jest łatwe pytanie, nie jest łatwa odpowiedź. Podobnie jak mieliśmy przed chwileczką ten temat, czy warto i opłaci się być zdrowym dla normalnego ludzia, człowieka, który ma tą psychikę jeszcze niezrytą, wybacz mi to słowo, to oczywiście odpowiesz mi tak, i warto i opłaci się być zdrowym. Ale większość ludzi stwierdza, że bycie niezdrowym jest po prostu wygodne, jest łatwiejsze, jest jakby wpięte ten cały schemat wyhodowanych społeczeństw. Cóż mi pozostaje? Pogratulować tobie, że rozumiesz ten kwadrans, wiem, że czy warto jej opłacić się być zdrowym, że rozumiesz zasady synchronizacji, rezonansu, prawa wyrównania, i gratuluję tobie, że korzystasz ze swojej intuicji. I dziękuję tobie za to, że wzbogacając siebie, wzbogacasz cały świat. Pięknego, cudownego, rewelacyjnego dnia, tygodnia, miesiąca, roku, całego życia i tych kolejnych żyć, które będą gdzieś tam po drodze. Życzymy my tobie, Szymon i Elżbieta z Polankiewicz. Do usłyszenia i do zobaczenia na plażach świata. Pamiętaj, że warto i opłaci się być zdrowym. Uśmiechnij się, baw się dobrze.